języka, procesy uczenia się, ale także to szersza dyscyplina, w którą wchodzą również badania kliniczne, czyli o tym, jak mózg zmienia się nie tylko w wyniku nabywania nowych doświadczeń, uczenia się nowych rzeczy, ale także jak zmienia się w wyniku zachorowania na różne choroby, a także procesy neurodegeneracji. Czyli można powiedzieć, że ta dziedzina wiedzy łączy to, co na zewnątrz widać w naszym zachowaniu, z tym, co się dzieje w mózgu, tak? Pewnego czasu dysponujemy już bardzo dobrymi metodami, możemy podglądać pracę, a także strukturę tego mózgu od środka. No tak, właśnie funkcjonalny rezonans.